biednym hipisem 17-letnim, który nie miał gdzie mieszkać, spałem na rynku w Bochni, na ławeczce. I od 5 i 4 rano pachniało chlebem na całym rynku i śpiewały słowiki. Wcale nie czułem, że byłem bezdomny i że we własnym mieście nie mam gdzie mieszkać, bo sam nie mam łóżka nawet i że będę zaraz głodny znowu, bo ten zapach chleba tworzył także to miasto było moim domem. Dzisiaj dostałem takie bułeczki tutaj, ciepłe i możemy posmarować i mówię, ja chcę poznać ten smak i zapach, prawdziwy smak, a jak coś posmaruję, to nie będę wyroczył. Najwcześniejsze to było za Gomułki w latach 60. w Gnieźnie, kiedy stałem cały dzień w kolejce po chleb. A potem całą drogę szedłem i obgryzałem piętkę. I przychodziłem do domu bez piętek i wszyscy byli wściekli, bo każdy chciał piętkę zjeść. Z tych chwil tutaj wszystko mi pozostanie. Nie spodziewałem się tego, co mnie czeka, tylko dałem mu słowo i przyjechałem. Mikołaj mi zadzwonił, opowiedział mi historię ciekawą, bo była mowa o pokoju, o pojednaniu, o zniszczeniu bariery między religiami, a jeszcze chleb, który nas łączy i jakiś piekarz z dalekich krajów łączy się z nami, bo piecze chleb i my mamy kawałek tego chleba i pieczemy swój i jakby tak się łączymy, tak metafizycznie. To nie są bzdury, to są konkrety. Dla mnie to są poważne sprawy. Polska nie istnieje bez kultury, bez sztuki. To jest jedyna Polska. Polska to jest... To są porypani poeci wszyscy, ci nieszczęśliwcy, ci wszyscy Norwidzi, którzy nie są zrozumiali, umierają w samotności i biedzie. Ci malarze, którzy malują, ich obrazy są w piwnicach muzeów albo za szafą gdzieś, a są geniuszami. Polska to też naprawdę piękne miejsca, najpiękniejsze na świecie. Kto nie leciał samolotem, ten nie wie, jaka jest piękna Polska. Ciężko tu być żonatym. Ale się żenimy i mamy dzieci, które są też piękne i mądre. Nasze dzieci w innych szkołach, w innych krajach są genialne. Zaginają wszystkich. Chciałbym zasiać w Polsce, w Polakach, ziarno wiary w siebie. Ziarno w zrozumienie wewnętrznej prawdy, którą każdy ma w genach. Żeby Polacy wrócili do siebie, do samych siebie. Żeby przestali mieć kompleksy. Nie wymyślać następnych teorii wyższości Polski nad innymi, tylko naprawdę uwierzyć w siebie. Ludzkość powinna wreszcie wrócić na ziemię, do swoich uczuć, do tego, że jesteśmy wszyscy ludźmi, takimi samymi na tej samej ziemi. Mamy tych same pragnienia, te same tęsknoty, tego samego się boimy. Nieważne w którym wieku, jak jesteśmy ubrani, w którym miejscu jesteśmy. Czy jest pustynia, czy jest dżungla, wszyscy tego samego chcemy. Cóż może nas bardziej łączyć niż pieczenie chleba? Chleb. Czego szukamy Polacy, wyjeżdżając gdziekolwiek za granicę? Przeżyłem to w Kanadzie, w Stanach. Chleba. Największą tajemnicą, jaką sobie przekazują rodacy, to jest gdzie kupisz chleb taki jak w Polsce, a nie ten taki z celofanu.